Cześć, z tej strony Denis Wrzak, tabletowo.pl. Zapraszam na recenzję Samsunga Galaxy A50. Całość obudowy telefonu została wykonana z tworzywa sztucznego, w tym oczywiście wiąże się mniejsze ryzyko ewentualnego jej pęknięcia, niestety kosztem zwiększonej podatności na rysy. Testowany przeze mnie egzemplarz zdążył kilka takowych włapać, jednak wersja kolorystyczna, której go otrzymałem, całkiem skutecznie to maskuje. No właśnie, biała, a właściwie perłowa kolorystyka smartfonu z miejsca zachwyciła moją drugą połówkę, która nie czekając na moją jakąkolwiek opinię o A50, stwierdziła, że musi mieć ten telefon. Co zresztą świetnie pokazuje, że wciąż są ludzie, dla których przy wyborze nowego telefonu liczy się tylko jego wygląd. Choć mój zachwyt nie jest aż tak wielki, to faktycznie muszę przyznać, telefon może się podobać. Do samej jakości wykonania również nie mogę się przyczepić. Wpasowanie elementów, układ czy działanie przycisków oraz dostępne porty są bez zarzutu. Cieszy również fakt, że aparat główny, choć wystaje ponad obudowę, to naprawdę minimalnie, a dostępna tacka na karty SIM daje nam dostęp do pełnoprawnego Dual SIM z możliwością równoczesnego używania microSD. Ekran A50 o rozdzielczości Full HD Plus i przekonej 6,4 cala, choć dla mnie nieco za duży, stanowi jedną z największych zalet urządzenia. W zasadzie niespotykany u innych producentów tej płytce cenowej Super AMOLED charakteryzuje się świetnymi parametrami. Perfekcyjna czerń, świetny kontrast, nasycone kolory, które oczywiście jeśli chcemy, możemy nieco stonować w ustawieniach i bardzo dobra widoczność niezależnie od warunków oświetleniowych sprawiają, że w tym aspekcie ciężko mi wskazać ewentualną konkurencję. Trochę szkoda, że Samsung uległ obecnemu trendowi i w przypadku Galaxy A50 mamy do czynienia z ekranem nazywanym przez producenta Infinity U, który jest niczym innym jak znanym nam doskonale panelem z wcięciem w kształcie łewki i nie najmniejszym podbródkiem. Kolejną opcją przemawiającą za A50 jest pełnoprawny Always On Display, wyświetlający oczywiście datę, godzinę, stan baterii oraz ikony powiadomień, które przy dwukrotnym kliknięciu przenoszą nas bezpośrednio do aplikacji, w której pochodzą. Sam Always On Display możemy ustawić tak, aby był widoczny cały czas, w określonych godzinach lub aby pokazywał się tylko na 30 sekund po dotknięciu ekranu. Istnieje też oczywiście opcja jego całkowitego wyłączenia, w której nie polecam korzystać, biorąc pod uwagę fakt, że w Galaxy A50 nie odnajdziemy diody powiadomień. Obecny na dolnej ramce urządzenia pojedynczy głośnik daje najwyżej przeciętne efekty, jednak pozytywnie zaskakuje jakość dźwięku na słuchawkach, które możemy podłączyć do obecnego w A50 Jazda Mini Jack. Nie zapomniano również o korektorze dźwięku, czy znanej z droższych modeli opcji Dolby Atmos, choć w tym przypadku nowy wymiar dźwięku jest zdecydowanie mniej efektowny. W przypadku nakładki systemowej Samsunga wciąż mamy do czynienia z dosyć świeżym rozwiązaniem w postaci One UI w wersji 1.1, działającej oczywiście na Androidzie 9 Pie, która na moment przygotowania recenzji może się pochwalić marcowymi poprawkami bezpieczeństwa. Nie zamierzam ukrywać, pomysł Koreańczyków dotyczący zasad działania systemu, warstwa wizualna oraz dodatkowe opcje czynią dla mnie One UI, przynajmniej na ten moment, najlepszą nakładką na Androida. Przeniesienie obszaru interakcji na dolną połowę ekranu faktycznie sprawdza się w codziennym użytkowaniu i ułatwia korzystanie z telefonu jedną dłonią, choć niestety, jak to bywa w takich przypadkach, dotyczy to tylko systemu i aplikacji Samsunga. W przypadku rozwiązań wewnętrznych producentów, pobieranych ze sklepu Play, żadnych zmian oczywiście nie zauważymy. Swoją drogą, ciekawa byłaby opcja dopasowywania interfejsu aplikacji do nakładki, na której jest instalowana. Najważniejsze oraz najciekawsze dostępne opcje to tryb nocny zmieniający kolorystykę interfejsu na ciemną, bardzo przydatny w przypadku ekranów AMOLED, filtr światła niebieskiego, który możemy ustawić, aby uruchamiał się automatycznie po zachodzie słońca, obsługa za pomocą gestów, obsługa motywów, zmiana wyglądu zegara i daty na ekranie blokady oraz Always On Display, możliwość automatycznego uruchamiania ekranu po podniesieniu telefonu lub podwójnym dotknięciu, cyfrowy dobrostan, czyli zarządzanie czasem korzystania z telefonu. Na szczególne wyróżnienie zasługuje też świetny menadżer plików, pozwalający na połączenie z dyskami w chmurze, Samsung Cloud Disk Google oraz OneDrive, co w dużym stopniu ułatwia zarządzanie plikami oraz ich wymianą pomiędzy urządzeniami. Czy moje pozytywne wrażenia oznaczają, że One UI jest nakładką idealną? Oczywiście nie. Samsung wciąż próbuje przekonać wszystkich, że Bixby może być przydatne i przeciągnięcie na ekranie głównym w lewo przenosi nas do panelu aplikacji. Na szczęście istnieje możliwość jego wyłączenia. Ikonki aplikacji systemowych mogłyby być ładniejsze, a widok wielozadaniowości wyświetlać podgląd okna więcej niż jednej aplikacji naraz. Nie podoba mi się też, że proponowane tu cztery ikony ostatnich aplikacji są nienaturalnie wielkie i nie można zmienić ich ilości. Wydaje się, że tak rozbudowany system może cierpieć na problemy z płynnością. Jednak One UI mimo wszystko sprawia wrażenie bardzo lekkiej nakładki. Wydajność stoi na poprawnym poziomie, uruchamianie aplikacji odbywa się szybko, choć momentami dłużące się animacje mogą powodować nieco inne wrażenie.
Nie odnotowałem również żadnych nieprawidłowości w zarządzaniu pamięcią RAM. Oczywiście Samsung Galaxy A50 w wersji, którą posiadałem, jest wyposażony we wszystkie niezbędne moduły łączności, takie jak Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS oraz NFC. Jakość połączeń głosowych, stabilność połączenia z siecią oraz działanie nawigacji stoją na bardzo wysokim poziomie, a użytkownicy dodatkowych akcesoriów bezprzewodowych, takich jak smartwatche czy słuchawki, powinni docenić obecność najnowszej wersji Bluetooth, która nadal rzadko spotykana w średniakach, w porównaniu do wersji poprzednich, cechuje się zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię oraz dużo lepszym zasięgiem. Średniopółkowy smartfon z czytnikiem linii papilarnych w ekranie brzmi świetnie, niestety tylko w teorii. Użyty w A50 optyczny skaner nie ma nic wspólnego z ultradźwiękowym w Galaxy S10 i pozostawia sporo do życzenia w kwestii szybkości oraz poprawności działania. Za każdym razem potrzebował kilku prób, aby poprawnie rozpoznać mój odcisk, dodatkowo podświetlenie ekranu w momencie skanowania potrafi solidnie oślepić po zmroku. Jeden mały plusik należy się Samsungowi za samą powycię czytnika, w idealnym miejscu względem twojego ekranu. Mój kciuk w zasadzie lądował tam automatycznie. Pochwalę również rozpoznawanie twarzy, szybkie i sprawne, radzące sobie całkiem nieźle również przy mniejszej ilości światła. Choć oczywiście jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej bezpieczne, o czym uprzedza sam producent. Obecne w A50 ogniwo o pojemności 4000 mAh nie daje wyników, które w znaczący sposób wyróżniałyby się na tle konkurentów, ale też nie rozczarowuje. Od 5 do 9 godzin pracy na ekranie pozwalało uzyskać mi 2 pełne dni bez ładowarki przy typowym, średnio zaawansowanym użyciu, co uznaję za całkowicie poprawny wynik. Ładowanie za pomocą zasilacza zestawu zajmuje około 2 godziny. Samsung Galaxy A50 został wyposażony w 25-megapikselowy aparat główny, wspierany 8-megapikselowym szerokokątnym oraz 5-megapikselowym do wykrywania głębi, zapisujący zdjęcia wykonywane w trybie automatycznym w 12 megapikselach. Na przodzie w niej znajduje się aparat 25 megapikseli ze światłem 2.0. Oczywiście w ciągu dnia, gdy warunki oświetleniowe są korzystne, uzyskane przez nas zdjęcia mogą się podobać. Na pochwałę zasługują odwzorowanie barw, poziom nasycenia oraz kontrast. A sztuczna inteligencja, nazywana w przypadku Samsunga optymalizatorem scenerii, tylko subtelnie poprawia parametry fotografii, dzięki czemu finalny efekt wygląda bardzo naturalnie, choć sam proces rozpoznawania trwa wyraźnie za długo. Opcja Live Focus, pozwalająca na rozmycie tła, również sprawdza się całkiem nieźle. Rozczarowuje natomiast poziom szczegółowości, która, biorąc pod uwagę cenę sprzętu, jest zdecydowanie za niska i w znaczący sposób wpływa na moją finalną ocenę aparatu. W przypadku zdjęć wykonywanych po zmroku, również nie mamy co liczyć na oszałamiające efekty, choć nie można powiedzieć, że smartfon kompletnie się do tego nie nadaje. Aparat na froncie radzi sobie poprawnie, oferując bardzo zbliżoną jakość. Samsung Galaxy A50 broni się przede wszystkim świetnym, bezkonkurencyjnym w tej cenie wyświetlaczem, ładną obudową i przemyślaną, dopracowaną nakładką. Jest również bardzo kompletnym smartfonem, w którym poza diodą powiadomień w zasadzie niczego nie brakuje. Niestety, funkcje najbardziej podkreślane w przekazach marketingowych, czyli czytnik w ekranie oraz aparat, są jednocześnie tymi najmniej dopracowanymi, co, uwzględniając dodatkowo zdecydowanie wygórowaną cenę smartfonu, może skutecznie zniechęcić do zakupu. Oczywiście dajcie znać, co wy myślicie o Galaxy A50. Jeżeli wasz telefon was zainteresował, zapraszam również na portal tabletowo.pl do tekstowej wersji recenzji, w której odnajdziecie szczegóły dotyczące specyfikacji oraz więcej zdjęć wykonanych smartfonem. Ode mnie to będzie wszystko na dziś. Do usłyszenia!